Zapraszam. Proszę Państwa, no cóż, no pójdę pod prąd. Ja powiem tak, jest kultura matematyczna, jest dla wybrańców. I taką być powinna. Powinniście się poza tym postarać, żeby ci inni chcieli być wybrańcami i żeby też coś, co jest dla wybrańców, może troszeczkę tego spadło dla tych mniej, prawda, mniej wybranych. Natomiast nie powinniśmy obniżać standardu tego, co kulturą matematyczną jest. Na czym polega problem? Kiedy mówimy o kulturze matematycznej, jesteśmy w samym centrum tego, czym nasza cywilizacja jest. I to w tym drugim wątku w stosunku do tego, co, o czym mówił profesor Grossfeld, bo jesteśmy w tym kraju, w tym nurcie pogańskim źródeł naszej kultury. Bo trzeba się cofnąć aż do Grecji starożytnej. Otóż wielki filozof hiszpański Juan Marias, uczeń Ortegi i Gasseta, powiedział coś bardzo głębokiego o istocie różnych cywilizacji, które są odpowiedzią na, między innymi, na podstawową trwogę, która ludzi męczy. Otóż podstawową trwogą cywilizacji, powiedzmy, judeo-chrześcijańskiej jest obawa przed nicością. My wiemy, bo tak jest na początku Księgi Genezis, że świat został z niczego powołany przez Najwyższego, ale wiemy też, że utrzymuje się w istnieniu dzięki jego woli. W każdej chwili może się zapaść w nicość. A więc nasz świat podszyty jest nicością. Świat grecki był inaczej skonstruowany. Świat grecki był podszyty chaosem. Ich obawa była obawą przed chaosem. To znaczy tak, istnieje kosmos. Kosmos to znaczy nie wszechświat, tylko ład. Istnieje, powiedziałbym, ład kosmiczny, ale to jest masło maślane. Istnieje ład. Ale ten ład wyłonił się z chaosu. I teraz jest pytanie takie. Co sprawia, że ten ład istnieje, co utrzymuje go w istnieniu i co sprawia, że chaos z powrotem nie zawładnie rzeczywistością? I to był ten podstawowy lęk Greków. Proszę zauważyć, odpowiedź chrześcijańska na podstawowy lęk jest teologiczna. Można było dać odpowiedź taką, no jak to? Najwyższy Bóg, prawda? Nasz Bóg to jest Bóg, prawda? Natomiast to szemrane towarzystwo greckich bogów, tego wszystkiego, które tam, cała ta mitologia, do takiego celu się nie nadawało. Oni przede wszystkim, proszę zauważyć, oni wszyscy istnieją w czasie. Każdy z nich się narodził, niektórzy z nich niknęli w ogóle. Jakiś Chronos, się zapadł, jakiś pierwsza generacja bogów, coś. To wszystko jakieś. Mało tego, każdy był poddany losowi. Każdy, nikt z nich nie był wszechmocny. Jeden drugiemu właził w paradę, przynajmniej tyle, ale wszyscy byli poddani jeszcze jakiemuś losowi, który nawet nad nimi miał władanie. To się do niczego nie nadawało. A więc powstawało pytanie, co utrzymuje, co konstytuuje ład w kosmosie. I skąd się narodziła filozofia? To były próby znalezienia podstawy tej uładzenia rzeczywistości. Pojawiali się różni mędrcy, którzy mówili, no podstawą ładu jest... I tu szukano prostej idei, której zaakceptowanie by wyprowadziło cały ład kosmiczny z tego prostego, a więc trwanie. To dobrze, jedność, zmienność. Różne odpowiedzi proponowano i każda z nich była na tyle niesatysfakcjonująca, że dawała pole do popisu dla innej szkoły filozoficznej. To nie było myślenie religijne, to było świeckie myślenie. Myślenie, oczywiście podział na świeckość, nieświeckość był inny niż dzisiaj, ale tak to sobie możemy wyobrazić. Wśród tych odpowiedzi znalazły się odpowiedzi, z których narodziła się wewnątrz filozofii greckiej matematyka, które tłumaczyły, na czym polega ten ład i skąd się wziął ład we wszechświecie. Pierwsza odpowiedź dana przez Talesa i jego uczniów to była taka, że podstawą ładu kosmicznego jest geometria. Państwa, jak sobie wyobrazimy, eksperyment myślowy, który został w kulturze greckiej wykonany, tutaj nigdzie indziej nie wykonano. My jesteśmy spadkobiercami, nas tego uczą. Ale ten eksperyment polegał na czymś takim, że bierzemy otaczający nas świat i przeprowadzamy taką oto
abstrahujemy z niego to, to, co jest najbardziej podstawowe. To znaczy co? Wyrzucamy najpierw aktorów wszystkich. Wszystkich. Z bóstwami włącznie. No. Potem usuwamy całą materialne dekorum, wszystkie dekoracje won. I teraz, proszę Państwa, wiara w to, że to, co zostanie, że w ogóle coś nam zostanie, jest na przykład sprzeczna z teorią względności, która mówi, że geometria zależy od układu materii. Więc jeżeli wywalimy materię, to po chrześcijańsku stanie nam nicość. Natomiast w greckim, Grecy przeprowadzili translację i uznali, że nie tylko zostanie coś, ale że to coś ma jeszcze swoją strukturę. To jest geometria, to jest przestrzeń, prawda? Przestrzeń, w której można poprowadzić linię i zacząć niejako na nowo wprowadzać ten ład. Od prostych matematycznych bytów do coraz bardziej złożonych, skomplikowanych, badać i analizować jego zależności. To była odpowiedź Thalesa. No chwilę później pojawiła się odpowiedź Pitagorasa, prawda, który mówił, nie. Przestrzeń fajno, tak, ale podstawą ładu jest liczba. No bo weźmy ten monochord, prawda, tutaj stosunek tej długości struny, jeżeli ładnie to się wyraża liczbowo, no to wtedy jest harmonia, prawda, więc harmonia ma charakter liczbowy. Wszystko, co we wszechświecie jest uładzone dzięki liczbom, które tym wszystkim sterują. Na zakończenie przyszedł Platon i właściwie no, nadał temu pewien wspólny mianownik. Powiedział, no tak, no, podstawą są idee, świat idealny. Ten świat materialny jest mętnym odbiciem tego, co gdzieś tam, prawda, istnieje sobie, ale to, co tam istnieje, ten świat idealny jest po pierwsze ciekawy, po drugie ważniejszy, bardziej istotny niż ta przygodna rzeczywistość, którą namacalna, to byt geometryczny, to jest śmiech, prawda. No i już. No i dzięki temu, prawda, ta geometria nabrała rozpędu. A matematyka. Proszę Państwa, Pitagorejczycy w swojej sekcie, bo była to sekta, widzieli taką oto możliwość, dwie możliwości dotarcia do ładu wszechświata. Pierwsza to byli akuzmatycy. Akuzmatycy to byli tacy, którzy dzięki mistycznemu przeżyciu, czy jakiemuś innemu, prawda, no, nie wiemy, nie znamy technologii dochodzenia do tego. Uzyskiwali wgląd w naturę rzeczywistości. No tak jak ten pierwszy, który dokonał abstrakcji przestrzeni, też miał jakiś wgląd, prawda? No, był pewnie człowiekiem szalonym, ale prawda, no, cała kultura później to szaleństwo rozwinęła. Otóż, a drugi to byli matematycy. Matematyka to jest liczba mnoga, to są umiejętności. A więc można było do tej istoty dotrzeć albo przez wgląd jakiś taki dostępny dla niektórych, albo poprzez nabycie pewnych umiejętności, wiedzy, która nas otwierała na ten istotny wymiar rzeczywistości. To były matematyki, cztery matematyki. Co było matematykami? Arytmetyka, geometria, co jeszcze? Nie, trygonometria to był arabski wynalazek, gdzieś tam jakieś logika, jakiś XIII wiek. To jest astronomia i muzyka. A więc cztery nauki, wiedza, umiejętności, których wyrażają się albo dzięki którym możemy docierać do harmonii we wszechświecie. Wszystkie mówią o harmonii. Harmonia dźwiękowa, zresztą tam to, że muzyka sfer niebieskich, prawda, to jest ta alegoria, to od tamtych czasów w naszej kulturze towarzyszy. A więc cztery nauki, które mówią nam coś, każda na swój sposób, o tym, o harmonii we wszechświecie i o tym ładzie kosmicznym. Proszę Państwa, i później to, ale proszę zauważyć, te matematyki były nie dla wszystkich, dla wtajemniczonych. Trzeba troszeczkę było przysiąść, przy durnych szachach, ale przy czymkolwiek, prawda? Trzeba było przysiąść i się nauczyć.
spędzić ileś godzin i wiedzieć, prawda? I mieć do tego pewne podstawowe zdolności, żeby jednak przez to wszystko przebrnąć. I mieć jeszcze do tego coś jeszcze, nie tylko ten niemiecki Sitzfleisch, ale jeszcze mieć do tego zamiłowanie, talent, pociąg czy coś innego. Jedno z tych pięknych słów, których tu wiele padło przed chwilą, prawda? Jakieś prawda, no być na ten wymiar ładu kosmicznego otwarty. Otóż i tak to było. I matematyka była dla tych, którzy byli w stanie ją sobie przyswoić. Nie dla wszystkich. Proszę, potem ten kanon matematyczny, matematyka i nie matematyka, wszedł w schemat średniowiecznego uniwersytetu. Wydział Sztuk Wyzwolonych dzielił się na dwa poziomy. Jeden to był poziom trywium. I dlatego matematycy chętnie mówią, że coś jest takie trywialne. To znaczy, że jest na poziomie trivium, niższym poziomie. Co wchodziło w skład tego trivium, a więc trójdroże, trzy drogi. Prawda? To trójdroże to były właśnie tak naprawdę nauki o komunikacji. Logika, dialektyka, czyli sztuka dyskutowania i retoryka. To było to, co było w tym, na tym niższym poziomie sztuk wyzwolonych. A wyższy poziom? Kwadrywium, a to były matematyki te platońskie, to była astronomia, muzyka, geometria i arytmetyka. Z tym, że Grecy dzielili też te umiejętności matematyczne, to co teraz jest wrzucone do jednego kodła, na dwa poziomy. Było coś, co nazywali logistyką, a dzisiaj jest nauka o zaopatrzeniu. To była praktyczna arytmetyka, arytmetyka kupiecka. To nie była matematyka. Arytmetyka zaczynała się z chwilą tego, czemu dzisiaj dał wyraz Arek, zastanawiania się nad istotą liczb, że każda liczba jest inna, że są liczby trójkątne, są liczby czworokątne, pięciokątne, takie tam wprowadzali Pitagorejczycy, że jakieś tam różne tam ciekawe związki między nimi. To jest arytmetyka. Natomiast takie policzyć 3 razy 4, czy jakieś tam inne rzeczy, takie zresztą za pomocą użycia środków obliczeniowych, abaka, prawda, na którym się to tak naprawdę liczyło, prawda. To była taka jakaś kupiecka matematyka. Podobnie zresztą było z geometrią. Geometria zaczynała się od układu aksjomatów, które i od najprostszych związków między różnymi rzeczami. A taka miernicza technika, to była geodezja. No i geodezja oczywiście była sobie, a geometria była sobie. Jedna z drugą miała pewne przewiązania, ale bez przesady, prawda? No ci, tak jak i w dzisiejszych czasach, jak chałupę budowali jacyś ci, no to co to tam, geometrię stosował, rzucił okiem, prawda, gdzieś przymierzył i było dobrze, prawda? Ja ze swoją geometrią, prawda, no proponowałem jakieś metody wymierzenia czegoś, które dawały o niebo gorsze efekty niż jego oko, prawda? I to tak to jakoś dało, prawda? To jest zupełnie co innego. A więc, można powiedzieć, że jeśli była mowa o tej kulturze matematycznej, kultura matematyczna, czyli, ale znowu kultura, słowo kultura to jest kalka z greckiej paidei. Paidea to było to, co było warto i co było trzeba przekazywać młodym. Po co? A po to, żeby Grek różnił się od barbarzyńcy. Po to, żeby pewien kanon cywilizacyjny i kulturowy przekazać następnemu pokoleniu. A więc było bardzo ważne pojęcie kanonu. Jest jakiś kanon, który przekazujemy innym. I on sprawia, że człowiek jest ogładzony, a tamten inny nie. Proszę, i teraz wracamy. Jakiś nowy paradygmat, nowy kanon, czy jakiej kultury uczyć. Nie mam zielonego pojęcia, bo kanon został zburzony. Jeszcze mnie uczono takiej geometrii, jakiej uczono w Grecji starożytnej. Według podręcznika Bolesława Iwaszkiewicza uczono mnie aksjomatycznego wykładu geometrii, który był, jakby powiedzieć, współczesną formą elementów Euklidesa. A więc w ciągu 2000 lat uczono tego samego i uważano, że oświecony człowiek
Grek, a później człowiek cywilizacji zachodniej, musi ten kanon sobie przyswoić. Jeżeli nie jest w stanie sobie przyswoić, a to były różne warianty w różnych czasach, ale to było dla... Nie każdy musiał kończyć kwadrivium. Byli tacy, którzy kończyli na trivium i bardzo dobrze, prawda? A tak wybrańcy poszli dalej. Jak człowiek był bardzo zdolny, to jeszcze dalej mógł się poświęcić filozofii i teologii. Albo na zakończenie, jeżeli przeszedł przez to wszystko, prawda? To jeszcze mógł zmierzyć się z naprawdę ważnymi problemami. Proszę zauważyć, żeby było wiadomo, co jest ważne i co należy do kanonu. W tej chwili tego nie wiemy. Kanon nauczania matematyki został zburzony gdzieś w latach, na zachodzie w latach 60., u nas dotarło to w latach 70. Ja sam byłem entuzjastą tego, teraz na stare lata jestem oczywiście konserwatywnym starcem, no ale prawda, co robić, prawda? No różne rzeczy, mam już za sobą walkę o zmianę edukacji, o nowe programy nauczania i różne inne takie rzeczy i wiem, że były to drogi prowadzące Bogiem, a prawdą na manowce. Hasło było takie, to uczycie jakiejś starożytnej matematyki, a matematyka przecież poszła do przodu przez te lata, no to tam no, geometria poszła, wszystko poszło. No i dobrze. Zmieniono i dzięki temu zamiast uczyć matematyki, która miała za sobą powiedzmy te 2000 lat tradycji, no może z trygonometrią, która miała lat powiedzmy 500, a z tym rozwinięciem późniejszym, z tymi wzorkami, no to miała ze 400 lat, zastąpiono nowoczesną matematyką, znaczy taką, która miała lat 200 albo 150. Do nowoczesności i tak było daleko, bo tego po prostu nie da się wyłożyć w szkole podstawowej. No dobrze, zburzono ten model, mówiono, jako matematyka, no to tam od logiki trzeba zacząć, od jakichś tam podstawowych rzeczy, bo to takie bardziej elementarne zbiory, prawda, jakieś inne takie rzeczy. Ja bym powiedział tylko tyle, że jeżeli to jest takie podstawowe i takie naturalne, to dlaczego zostało wynalezione w roku około roku 1900, a nie III wieku przed naszą erą? Widać, coś w tym wszystkim jest nie tak oczywistego, skoro ludzkość tak długo się bawiła, zanim na to wpadła. No niestety uważano, że jeżeli to jest prostsze logicznie, to będzie prostsze intelektualnie. Później, prawda, pogubili się nauczyciele, pogubili się uczniowie, uczono jakiejś tandety, prawda, która zamiast, prawda, sprawdzonych przez pokolenia jakiś tam podejść i wzorców proponowała no coś rzekomo nowoczesnego. I tak już poszło. Co teraz jest? No teraz jest kompletny gruzowisko. Jaki kanon? Nie ma żadnego kanonu. Program szkoły podstawowej jest ułożony w ten sposób i w ten sposób sprawdzany, że ma przygotowywać do gimnazjum. Kropka. A czy przygotowała, to test jest sprawą. Czyli najważniejszą rzeczą jest, żeby uczniowie nie tam myśleli, czy tylko żeby testy rozwiązywali. Bo to jest najważniejsze. A że testy czasem się kupy nie trzymają i są w nich błędy, to jest osobna historia. Dobrze. A gimnazjum, no ta sama, ten algorytm dalej działa. Gimnazjum jest po to, żeby przygotować do liceum. A sprawdzą to testy na końcu. No to robimy, bawimy się dalej. A liceum po diabła, no żeby przygotować do studiów, no to jest zupełnie oczywiste, prawda, no więc przygotowujemy do studiów, a testy to na końcu jakoś tam sprawa. A studia po co? No to już się, tu jest sprawa troszeczkę bardziej złożona, no niby żeby do życia przygotować, ale w to nikt nie wierzy specjalnie, tym bardziej, że Politechnika, której uczyłem, to jeżeli później studenci w Biedronce na kasie pracowali, to uważaliśmy, mówili, że to jest wyższa szkoła handlowa właśnie, bo do tego przygotowuje, no nie bardzo wiadomo, no ale mamy na szczęście doktorantów, to może będziemy przynajmniej tak dalej, żeby nie... Zrobiliśmy 300 dni, teraz znowu możemy wydłużyć do... No mało tego, studia habilitacyjne, różne inne takie rzeczy, a po co to wszystko, to tego pytania nie będziemy sobie zadawać. Z jaki paradygmat? Ja mówię tak, przede wszystkim trzeba wrócić do pewnych zdrowych jakichś tam zasad. A może są jakieś kanony w naszej kulturze, które trzeba przekazywać naszym pokoleniom. Z całym szacunkiem dla przekraczania granic, ja jeszcze mam w sobie i odrobinę pokory i doświadczenia życiowego, w tym siedzenia w kryminale i rozmowy z ciężkimi przestępcami.
Wiem, że jeżeli się będzie stawiało na przekraczanie granic, to bądźmy szczerzy, to może pójść w bardzo różnych kierunkach. I Grecy byli świadomi, człowieka trzeba pogładzić, mało tego wziąć w ryzy kultury, bo inaczej, powiedzmy, w każdym z nas może się obudzić barbarzyńca. Barbarzyńcy są nie tylko za bramami miasta, ale też są w środku i to widzimy na co dzień. To już jest. Otóż, może są pewne ryzy, które trzeba przekazywać. Moja szkoła była bolszewicka, bo to były czasy te ostrego stalinizmu, kiedy chodziłem w Polsce, ale nauczycielki, które mnie uczyły, były porządnymi przedwojennymi nauczycielkami. I przy całym szacunku dla wyższego wykształcenia, sam kształciłem nauczycieli matematyki też, więc mogę się o tym kiepsko wyrażać. Otóż one były absolwentkami przedwojennego seminarium nauczycielskiego. Były idealne jako nauczyciele. Zaczęły w młodym wieku, kiedy jeszcze kontakt z młodszymi był naturalny. Mało tego, każda ich szkoła miała szkołę ćwiczeń, czego teraz nie ma żaden uniwersytet. Więc przechodziły rzemiosło nauczycielskie, miały w palcach.